Witam Państwa bardzo serdecznie na trzecim już z kolei narodowym czytaniu. W tym roku będziemy czytać dzieła Henryka Sienkiewicza. Będziemy czytali wybrane fragmenty z trylogii. Trylogia jest to dzieło, na którym wychowały się całe pokolenia Polaków. Ja odczytam Państwu fragment listu skierowanego do wszystkich biorących udział w tej ogólnopolskiej akcji. Fragment listu pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Trylogia zachwycała, prowokowała do dyskusji i choć czasem prowadziła do sporów czy polemik, kształtowała całe pokolenia Polaków. Kolejne jej wydania wciąż trafiają na półki w tysiącach polskich domów. Pisana ku pokrzepieniu serc w czasach, gdy Polska była pod zaborami, istnieje w narodowej pamięci niczym mityczna historia o poszukiwaniu prawdy, o potrzebie duchowej przemiany, o poświęceniu i honorze. Narodowe czytanie stanowi wspaniałą okazję, by raz jeszcze przeżyć zawierające dech w piersiach przygody sienkiewiczowskich bohaterów. I do tego zapraszamy Państwa teraz, w tej chwili. Proszę Państwa, naszemu narodowemu czytaniu towarzyszy dzisiaj wystawa, towarzyszą piękne obrazy. Chciałam Państwu powiedzieć, że te portrety bohaterów filmowych trylogii sienkiewiczowskiej, autorem tych prac jest Jerzy Omelczuk, artysta malujący ustami, pochodzący z Siemiatycz, obecnie zamieszkały w Poznaniu, honorowy uczeń Szkoły Salezjańskiej. Obrazy stanowią własność Zespołu Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim. Henryk Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej. Rodzice nadali mu na chrzcie imiona Henryk Adam Aleksander Pius. Świat zapamiętał go po prostu jako Henryka Sienkiewicza. 12 pierwszych lat swego życia spędził Sienkiewicz na rodzinnym Podlasiu, w Grabowcach i na Wyżyczynie, gdzie gospodarowali jego rodzice oraz w domu babki w Woli Okrzejskiej. Mały Henryk wprawdzie chwytał za pióro, by spisywać wiersze i utwory prozą, lecz nie marzył o zawodzie pisarskim. Fascynowały go podróże, czytał książki o tematyce podróżniczej. Kiedy wybuchło powstanie styczniowe w 1863 roku, Sienkiewicz miał niespełna 17 lat. Henryk postanowił dołączyć do walczących, ale nie został przyjęty ze względu na młody wiek i drobną posturę. Zajął się więc nauką. Cały czas jako student poszukiwał swojej drogi. Miał zostać prawnikiem, potem lekarzem. Uczył się też na Wydziale Filologicznym. Studiów jednak nie ukończył. Wiedział jednak, jak będzie zarabiał na życie. Było to pióro. Sienkiewicz niemal całe dalsze życie spędził w podróży. Odwiedził Francję, Belgię, Stany Zjednoczone, Afrykę. Z podróży słał korespondencję do gazet. W gronie przyjaciół był dowcipny, gadatliwy, a nawet frywolny. Wśród nieznajomych bywał poważny i milczący. Dzięki swojej twórczości stał się sławny. Wrzawa wokół jego osoby męczyła go, a że był rozpoznawany nawet w hotelach zagranicznych uzdrowisk, gdzie meldował się pod przybranym nazwiskiem, poszukiwał miejsc odludnych, cichych. Jego życie rodzinne nie należało do najszczęśliwszych. Wcześniej utracił swoją żonę, Marię Strzepkiewiczów-Sienkiewiczową. Zmarła bowiem na gruźlicę w Niemczech, pozostawiając dwoje dzieci, Henryka Józefa i Jadwigę. Kolejne małżeństwa Sienkiewicza nie należały do udanych. Tak się dziwnie składało, że wszystkie bliskie sercu kobiety Sienkiewicza miały na imię Maria. Stabilność przyniosło Sienkiewiczowi małżeństwo z krewną Marią Babską, która wniosła w życie pisarza harmonię i spokój. Henryk Sienkiewicz zmarł 15 listopada 1916 roku w miejscowości Wewej w Szwajcarii. W 1924 roku prochy pisarza uroczyście sprowadzono do Polski, do Warszawy. Tu w podziemiach katedry świętego Jana zakończyła się ostatnia z jego podróży. Nigdy jednak nie dobiegły kresu wyprawy w krainach historii, które podejmujemy do dzisiaj dzięki genialności pióra Henryka Sienkiewicza. Ten wielki pisarz znany jest z wielu powieści i nowel.
Sławę przyniosły mu takie utwory jak Ogniem i mieczem, Potok, Pan Wołodyjowski, Krzyżacy, Pustyni w puszczy, a także Quo Vadis, za którą otrzymał w 1905 roku Nagrodę Nobla. Większość utworów Sienkiewicza znajduje się w kanonie lektur szkolnych. Powieści pisarza doczekały się również ekranizacji filmowych. Na dzisiejszym Narodowym Czytaniu zaprezentowane będą fragmenty oraz scenki z trylogii Sienkiewicza, czyli Ogniem i mieczem, Potok i Pan Wołodyjowski. Życzę miłego odbioru. Ogniem i mieczem. Było to już w drugiej połowie marca. Trawy puściły się w bujno, perekoty pola zakwitły, step zawrzał życiem. Rankiem namiestnik, jadąc na czele swych ludzi, jechał jakby morzem, którego falą ruchliwą była kołysana wiatrem prawa. A wszędzie pełno wesołości i głosów wiosennych, krzyków, świergotu, pogwizdywań, kląskań, trzepotania skrzydeł, radosnego brzęczenia owadów. Step brzmiący jak lira, na której gra ręka Boża. Nad głowami jeźdźców jastrzębie tkwiące nieruchomie w błękicie na kształt pozawieszanych krzyżyków. Trójkąty dzikich gęsi, sznury żurawiane, na ziemi gony zdziczałych tabunów. Ot, leci stado koni stepowych. Widać je jak porą trawą piersią. Idą jak burza i stają jak wryte, otaczając jeźdźców półkolem. Grzywy ich rozwiane, chrapy rozdęte, oczy zdziwione. Rzekłbyś, chcą roztratować nieproszonych gości. Ale chwila jeszcze i pierzchają nagle i nikną równie szybko, jak przybiegły. Jeno trawy szumią, jeno kwiaty migocą. Ten ucichł. Znowu słychać tylko granie ptactwa. Niby wesoło, a jakiś smutek wśród tej radości. Niby gwarno, a pusto. O! A szeroko, a przestronne, koniem nie zgonić, myślą nie zgonić, chyba te smutki, tę pustosz, te stepy pokochać i tęskną duszą krążyć nad nimi. Na ich mogiłach spoczywać, głosu ich słuchać i odpowiadać. Ranek był. Wielkie krople błyszczały na wylicach i burzanach. Rzeźwe powiewy wiatru suszyły ziemię, na której po deszczach stały szerokie kałuże, jakoby jeziorka rozlane w słońcu świecące. Poczet namiestnikowy posuwał się zwolna, bo trudno było pospieszyć, gdy konie zapadały czasem po kolana w miękkiej ziemi. Ale namiestnik mało im dawał wytchnienia po wzgórkach mogilnych. Pospieszył zarazem witać i żegnać. Jakoś drugiego dnia o południu, przyjechawszy szmat lasu, dojrzał już wiatraki w rozłogach rozrzucone po wzgórzach i po bliskich mogiłach. Serce mu biło jak młotem. Nikt go się tam nie spodziewa. Nikt nie wie, że przyjedzie. Co też ona powie, gdy go ujrzy? O, oto już i chaty, pić susitków poukrywane w młodych sadach wiśniowych. Dalej wieś rozrzucona dworzyszczowych. A jeszcze dalej widnieje i żuraw studzienny na dworskim majdanie. Namiestnik wspiął konia i kopnął się cwałem, a za nim pocztowi lecieli jak przez wieś z brzękiem i gwarem. Siadaj, żywaszmość, i bądź mi rad, jaką ja tobie rada. A księżna zdrowa? Gdzie jest? Wiem, kawalerze, żeś nie do mnie przyjechał. Zdrowa ona, zdrowa. Jeszcze od tych amorów dziewczyna potłuściała. Ale wraz ją zawołam, a i sama się ogarnę, bo wstyd mi tak gości przyjmować. A ja się obać pana nie spodziewałam. Ale już tak nie całuj, bo nie przystoi. Jak nie mam całować, miód nie tak słodki, jak usta twoje. Myślałem, że już mi usunąć przyjdzie bez ciebie, aż mnie sam książę tu wyprawił. A książę wie? Powiedziałem mu wszystko, a on radny na księcia Wasyla wspomniawszy. Ej, chybaś ty mi co zadała dziewczyna, że już i światło za tobą nie widzę. Łaska to Boża, takie zaślepienie twoje. A pamiętasz się na ten omen, który na ruku ci mi, gdy nam ręce ku sobie ciągnął? Znacie już było przeznaczone. Pamiętam. Jakem też od tęskności chodził główniak na Sołnicę, to on cię tak prawie jako żywo widywał. A co on wyciągnął ręce, to śnikło, ale nic więcej nie umkniesz.
Gdyż tak myślę, że już nic we mnie stanie na stronę. Jeśli co stanie, to nie wola moja. Powiedz mi jeszcze raz, że mnie miłujesz. Jako nikogo na świecie. Żeby mnie kto złotem dostojeństwo obsypał. Wolę takie słowa twoje, bo czuję, że prawdę mówisz. Choć sam nie wiem, czym na takowe dobrodziejstwa od ciebie zarobić mogłem. Boś miał litość dla mnie, boś mnie przygarnął i ujmował się za mną. I takimi słowy do mnie mówił, jakich wczudy nigdy nie słyszałem. Panią mi będziesz, nie żoną. Od twojej gładkości chyba mi oślepność przyjdzie. Pewnie panna Anna Bożebogata stokroć gładsza ode mnie. Takiej do ciebie, jak synowi mi się do miesiąca. A mnie im drzędzian co innego powiadał. Im drzędzian wart gębę. Co mi tam po onnej pannie? Niech inne pszczoły z tego kwiatu mi odbiorą. A jest ich tam niemało. Za jaki miesiąc, gdy z siczy wrócę, ruszymy do Łupnia. Tam ksiądz Muchowiecki ze stołu czeka. To ty na siczy jedziesz? Tak, ruszam. Książę z listami posyła. Ale ci się nie bój, osoba posła i upowiem święta. Ciebie ze stknięcią choć zaraz wyprawiłbym do Łupniów. Mimo drogi strasznej, sam widziałem i koń mnie bardzo przejedzie. A długo w rozłogach zostaniesz? Dziś jeszcze do Czechryna ruszam. Prędzej pożegnam, prędzej powitam. Zresztą służba książęca, nie mój czas, nie moja wola. Proszę na posiłek, jeśli amorów i gruchania dosyć. Ho, ho, policzki ma dziewczyna czerwone. Znać mnie próżnowałeś, panie kawalerze. Ale się wam nie dziwię. Aby wyjaśnić, co zaszło w rozłogach, należy nam się cofnąć nieco w przeszłość, aż do owej nocy, w której pan Skrzetuski wyprawił rzędziana z listem z Kudaku do starej kniachiny. List zawierał usilną prośbę, by kniachini, zabrawszy Helenę, jechała jak najśpieszniej do Łupniów pod opiekę księcia Jeremiego, gdyż wojna rozpocznie się lada chwila. Rzędzian, siadłszy na czajkę, którą pan Grodzicki z Kudaku poprochy wyprawił, ruszył w drogę i odbywał ją wolno, bo płynęli w górę rzeki. Pod Krzemińczugiem spotkali wojska płynące pod wodzą Przedkowskiego i Barabasza przez hetmanów przeciw Chmielnickiemu wyprawione. Rzędzian widział się z Barabaszem, któremu zaraz opowiedział, jakie niebezpieczeństwa z jazdy na Sicz dla pana Skrzetuskiego wyniknąć mogą. Prosił zatem starego pułkownika, by po spotkaniu się z Chmielnickim nie omieszkał silnie upomnieć się o posła, po czym ruszył dalej. Do Czechryna przybyli świtanie. Tu zaraz otoczyły ich straże cementów, pytając, co byli oni za jedni. Odpowiedzieli, że z Kudaku od pana Grodzickiego z listem do hetmanów jadą. Mimo to wezwano starszego z czajki i rzędziana, by poszli opowiedzieć się pułkownikowi. Jakiemu pułkownikowi? Pytał starszy. Panu Łobodzie, odpowiedzieli esułowie ze straży, któremu hetman wielki rozkazał wszystkich przybywających od Siczy do Czechryna zatrzymać i badać. Poszli. Rzędzian wszedł śmiało, gdyż nie spodziewał się niczego złego, wiedząc, że tu już rozciąga się moc hetmańska. Zaprowadzono ich blisko Dzwonieckiego Węgła do domu pana Żeleńskiego, w którym była kwatera pułkownika Łobody. Ale powiedziano im, że pułkownik jeszcze świtaniem do Czerkas wyjechał i że zastąpi go podpułkownik. Czekali więc dość długo, aż na koniec drzwi się otworzyły i oczekiwany podpułkownik ukazał się w izbie. Na jego widok zadrżały podrzędziane kolana. Był to Bohu. Moc hetmańska rozciągała się wprawdzie jeszcze w Czechrynie, ale że Łoboda i Bohun nie przeszli dotąd do Chmielnickiego, a natomiast przeciwnie, głośno opowiadali się w Rzeczypospolitej, że to hetman wielki im właśnie wyznaczył postój w Czechrynie i strażować tam rozkazał. Bohun siadł za stołem,
i począł badać przybyły. Nie, wielce miłościwa pani, etc. donoszę, właściwość pani, jaką już w Budaku zdaną, skąd daj Boże szczęśliwie, z dzisiejszego rana na sicz jechał będę. A teraz nocą tu piszę, od niespokojności spać nie mogąc, aby was zaś jaka przygoda od tego zbója Bokuna jego kultajów nie spotkała. A że mnie tu i pan Krzysztof Grodzicki powiadał, że rychło patrzeć, jak wielka wojna wybuchnie, od której się też czerń podniesie. Przeto zaklinam i błagam waśmość panią, byś eo istante, choćby i stepy nie wyschły, choćby wierzchem, zaraz z Kniaziówną do Łubniów jechać raczyły. I tego nie poniechało, gdyż ja na czas wrócić nie zdoła. Którą prośbę racz waśmość pani zaraz spełnić, abym o szczęśliwość mnie przyrzeczoną mógł być bezpiecznym i za powrotem się rozradować. A co masz waśmość pani z Bąkunem kunktować i mnie przyrzekłszy dziewkę, jemu ze strachu piaskiem w oczy rzucać? To lepiej subtutelam księcia mego pana się schronić, którym presidium do rozłogów wysłać nie omieszka. A tak i majętność ocalicie. Przy czym mam zaszczyt, etc., etc. Mości Bohunie, usasz coś ci rogi chce przyprawić. Toście do jednej dziewki szli w koperczaki, ale się pociesz, że i mnie się raz zdarzyło. Co tobie? Czytaj drugie pismo. Drugie jest do Kniaziówny Heleny. Czytaj. Najsłodsza, umiłowana Halszko, serca mego pani i królowo, gdy po służbie książęcej jeszcze niemały czas w tych stronach zostać muszę, piszę tedy do stryjny, abyście do Łubniów zaraz jechały, których żadna twej niewinności szkoda zdarzyć się od Bohuna nie może i wzajemny afekt nasz na szwank narażon nie będzie. Dosyć! Człek, czyś ty się wściekł? Czyś oszalał? Opamiętaj, że się zmityguj! Krwi! Czy ci się rozum zmieszał? Wsadźże łeb w wiadro, mówię ci. Masz już krew, rozlałeś się i to niewinnie. Diabeł cię opętał? Opamiętaj się! A jeśli nie, to jechał cię sęk pogański synu. Jedź, leć na złamanie karku, leć i rozbij łeb o karczmę albo stajnie. Chodź jako rogal, buść śmiało możesz. Na kon! W pochód ruszasz? Tak jest! A dokąd czort prowadzi? Na wesele. Bój się Boga, synku. Hetman kazał ci miasto strzec. Rozkaz złamiesz. Tu tłumy czerni czekają tylko chwili sposobnej, aby się na szlachtę rzucić. Na gniew hetmański się narazisz i miasto zgubisz. Na pochybel miastu i hetmanowi. O głowę twoją idzie. Na pochybel i mojej głowy. Kiedyś taki desperat, to pojadę ja i z tobą. Może ci się przydam, albo pohamuję. Już my tak dopasowali ze sobą, jako hetka z pętelką. Słońce było już wysoko na niebie, gdy nazajutrz dzień Kniaziówna otworzyła ze snu oczy. Wzrok jej padł naprzód na pułap, zatrzymał się na nim długo, po czym obiegł całą komnatę.
Wracająca przytomność walczyła jeszcze w dziewczynie z resztkami snu i marzeń. Na twarzy jej odmalowało się zdziwienie i niepokój. Gdzie jest? Skąd się wzięła? I w czyjej jest mocy? Czy śni jeszcze, czy widzi na jawie? Co znaczy ten przepych, który ją otacza? Co się z nią działo dotąd? W tej chwili straszne sceny wzięcia baru stanęły nagle przed nią jakby żywe. Przypomniała sobie wszystko. Rzeź tysięcy narodów, szlachty, mieszczan, księży, zakonnic i dzieci, pomazane krwią twarze czerni, szyje i głowy powijane w dymiące strzegia, pijane wrzaski, ów sądny dzień wycinanego w pień miasta, na koniec zjawienie się Bohuna i porwanie. Przypomniała sobie i to, jak w chwili rozpaczy padła na nóż nastawiony własną ręką i zimny pot operił teraz jej skronie. Widać nóż ześlizgnął się jej po ramieniu, bo czuje tylko trochę bólu, ale zarazem czuje, że żyje, że wraca jej siła i zdrowie. Pamięta wreszcie, że długo wieziono ją gdzieś w kołysce. Ale gdzie jest teraz? Czy w zamku jakim, czy uratowana, ubita, bezpieczna? I znowu obiega oczyma komnatę. Okienka w niej jak w chacie chłopskiej małe, kwadratowe i świata przez nie nie widać, bo zamiast szyb zasłaniają je błony białe. Byłażby to rzeczywiście chata chłopska? Ale nie może być, bo świadczy przeciw temu niezmierny przepych wewnętrzny. Zamiast pułapu zwiesza się nad dziewczyną jedna ogromna opona z purpurowego jedwabiu, złote gwiazdy i księżyce. Ściany niezbyt przestronne, ale całkiem przybrane w makaty. Na podłodze leży różnowzory kobierzec, jakby żywymi kwiatami usłany. Okap na kominie pokryty perskim tyftykiem. Wszędzie złote frędzle, jedwabie, aksamity, począwszy od ścian pułapu aż do poduszek, na których spoczywa jej głowa. Jasne światło dzienne, przesiąkając przez błony okienek, rozświeca wnętrze, ale i gubi się w tych purpurach, ciemnych fioletach i szafirach aksamitu, tworząc jakąś uroczą, tęczową potrochę. Kniaziówna dziwi się, o czym nie wierzy. Czy to czary jakie? Czy nie wojska księcia Jeremiego odbiły od rąk kozackich i złożyły w którymś z książęcych zamków? Dziewczyna złożyła ręce. Święta, przeczysta, spraw, aby tak się stało, aby pierwsza twarz, która się we drzwiach pokaże, była twarzą obrońcy i przyjaciela. Wtem przez ciężką lamową kotarę doszły do niej płynące z daleka dźwięki toerbany i jednocześnie jakiś głos począł nucić do wtóru znaną pieśń. Ojce i lubości chwilsze od słabości, słabość rebudu, zdorowo że ja budu, wirno chobota kochania, powik nie zabudu. Kniaziówna podniosła się na łożu, ale w miarę jak słuchała, oczy jej otwierały się coraz szerzej z przerażenia. Wreszcie krzyknęła strasznie i rzuciła się jak martwa na poduszki. Poznała głos Bohuna. Nie bój się, kniaziówno. Gdziem jest? W bezpiecznym miejscu, daleko od wojny. Nie bój się, duszo ty moja miła. Ja cię tu z baru przywiózł, żeby się tobie krzywda nie stała. Od ludzi albo od wojny. Już tam w barze nikogo nie żywili kozacy. Tyś jedna żywa wyszła. Co tu, bać pan, robisz? Dlaczego mnie prześladujesz? Ja ciebie prześladuję? Mój Boże, miły. Nie się bać pana, boję okrutnie. I czemu się boisz? Jeśli każesz, odezwij się, nie ruszę. Ja rab twój. Nie tu siedzieć na progu i w oczy ci patrzeć. Ja ci zła nie chcę. Za co ty mnie nienawidzisz? Hej Boże miły, ty się nożem pchnęła w barze na mój widok. Choć ty mnie dawno znała i wiedziała, że ja cię bronić idę. To ja nie obcy człowiek dla ciebie, ale druk serdeczny. A ty się nożem pchnęła, kniaziówno. Bo wolała śmierć niż hańbę. I przysięgam, że jeśli mnie, bać pan, nie uszanujesz, to się zabiję. Choćbym też i duszę zgubić miała. Bądź ty spokojna. Póki ja trzeźwy,
póki mnie matka gorzałka głowy nie zapali. Puty ty dla mnie jak obraz w cerkwi, a od czasu jak cię w barze znalazłem, przestałem pić. Przedtem ja pił i pił, biedę moją gorzałką matką zalewał, co było robić. Ale teraz do ust nie wezmę ni słodkiego wina, ni palanki. Popatrzę na cię, oczy krasnoliczkiem ucieszę, daj pójdę. Wróćmy niewolność. A bo ty w niewoli? Ty tu pani, i gdzie chcesz wracać? Kurcewiczowie wyginęli, ogień, pożar wsie i grody. Kniazia w Łubniach nie ma, idzie on na Chmielnickiego, a Chmielnicki na niego. Wszedy wojna, krew się leje, wszedy pełno kozaków, jordyńców i żołnierstwa. Kto cię uszanuje? Kto się ciebie użali? Kto cię obroni, jeśli nie ja? Zanim mam więźniem tu pozostać? Co mnie bać panu uczyniła, że chodzisz za mną jako to nieszczęście? Co ty mnie uczyniła, nie znaju. Ale co znaju, że jeśli ja tobie nieszczęście, to i ty mnie nieszczęście. Żeby ja ciebie nie pokochał, byłby ja wolny jak wiatr w polu i na sercu swobodny. Proś, czego chcesz, byś nie chciała uciekać ode mnie, byś została ze mną, chłopko, a pokochała. Jeśli bać pan mojej odpowiedzi czekasz, to wiedz, iż choćbym miała bieg w twojej niewoli przejęczeć, to nigdy, nigdy cię nie pokocham. Tak mi dopomóż Bóg. Ty mi takich rzeczy nie mów. Ty mi o swoim kochaniu nie mów, bo mi od niego wstyd, gniew i obraza. Ja mnie dla ciebie. A dla kogo, że ty, Kniaziówno Kurcewiczówno? A czyja by ty była w barze, żeby nie ja? To mnie życie ratuje, by mi dać hańbę i niewolę ten mój wróg nieprzyjaciel. I ty myślisz, żeby cię chłopy zabiły? Strach myśleć. Nóż by mnie zabił, tyś mi go wydarł. I nie oddam, bo ty musisz być moja. Nigdy, wolę śmierć. Musisz i będziesz. Nigdy. No żeby ty nie była ranna, to ja dziś jeszcze pchnąłbym ojców Daraszkowa i mnicha kazał za łeb przyprowadzić. A jutro ja by był twój mąż. Daj co? Męża grzech nie kochać i nie przychołupić. Hej, panno wielmożna, tobie miłość kozacka, obracaj knie. Anieli niebiescy, ratujcie mnie. Ja wiem, czemu tobie obraza, czemu ty mi oporna. Dla innego chowasz swój wstyd dziewiczy. Ale nic z tego, jaką żyw, jaką szlachcic, chłodna ocza i dusza, lach nieszczery, na pochybę żyjemu. Póki żyw, jak go znajdę, to ze skóry każę go obetrzeć, ćwiekami nabić. Wiedz, że idzie Chmielnicki na Lachów, a ja idę z nim i twego chołupka odnajdę. Wieczorem konie były gotowe do drogi, ale batażce nie sporo było odjeżdżać. Siedział na pęku kobiercu w świetlicy z teorbanem w ręku i patrzył na swoją kniaziówną, która już podnosiła się z łoża, ale zsunąwszy się w drugi kąt izby, odmawiała cicho różaniec, nie zwracając żadnej uwagi na Wataszkę. Tak jakby go wcale w świetlicy nie było. On przeciwnie, śledził pod ściany oczyma każdy jej ruch, łowił uszami każde westchnienie i sam nie wiedział, co ze sobą zrobić. Co chwila otwierał usta, by rozpocząć rozmowę i słowa nie chciały mu wychodzić z gardła. Onieśmielała go twarz blada, milcząca, z wyrazem pewnej surowości w brwiach i ustach. Tego wyrazu nie widywał poprzednio na nim pokój. I mimo woli przypomniał sobie podobne wieczory w rozwodach. I stanęły mu w myśli jakoby żywe, jako siadali on i Kurcewicze na oku dębowego stołu. Stara kniachini łuszczyła słoneczniki, kniazie rzucali kości z kubka, on wpatrywał się w śliczną kniaziównę, tak jak i teraz się wpatruje. Ale wówczas bywał szczęśliwy. Wówczas, gdy opowiadał swe wyprawy z Siczowymi, ona słuchała i czasem jej czarne oczy spoczywały na jego twarzy. A rozchylone usta malinowe świadczyły, z jakim słucha zajęciem. Teraz ani spojrzała. Wówczas bywało, gdy grywał na teorbanie, ona i słuchała i patrzyła, a jem aż serce tajało. I dziw nad dziwy, on przecież raz jej pan, on ją wziął zbrojną ręką, ona jego bramką, jego niewolnicą, może jej rozkazywać. A przecież wówczas czuł się i bliższym jej, i równiejszym jej stanem. Kurcewicze byli jej bracią, jego bracia, więc ona ich siostra była mu nie tylko Zuzulą, sokołem, najmniejszą czarnobrewą, ale jakoby i krewniaczką. A teraz siedzi przed nimi pani dumna, chmurna, milcząca, niemiłosierna. Ej, gniew w nim drze. Pokazałby on jej, co to kozaka poniewierać. Ale on tę niemiłosierną panią kocha. Krew by za nią wytoczył.
A ile razy gniew go za pierś pochwyci, to jakby jakaś niewidzialna ręka chwytała go za czub, jakiś głos huknie głucho. Stój! Rzędzia! O, mój jegomość! Że też już jegomość mnie poznał. Myślałem, żem już jegomości nigdy się nie rozbudzi. Gdzie mi jest? W Toporowie. Jegomość ze Zbaraża do króla jegomości przyszedł. Chwała Bogu, chwała Bogu! A król gdzie jest? Poszedł z wojskiem na ratunek księciu wojewodzie. Że też ja jego mościane ciało jeszcze oglądam. On ja ze Zbaraża wyszedł? Tak jest, mój jegomość. Nikt tego dokazać nie mógł, czego jegomość dokazał. I z jegomościanej przyczyny król na ratunek poszedł. Pan podbi pięta przede mną próbował, ale zginął. O dla Boga! Pan podbi pięta zginął. Taki hojny panie cnotliwy. Aż mi dech zaparło. Zali oni takiemu mocarzowi mogli dać radę? Z łuków go ustrzelili. A pan Wołodyjowski i pan Zagłoba? Zdrowi byli, jakem wychodzi. To chwała Bogu. Wielcy to jegomości przyjaciele. Jeno mi ksiądz mówić zakazał. Jegomość? A czego? A co też się z fortuną pana podbipięty stanie? Podobno tam i wsiu, i wszelkiej dobroci bez liku. Zali przyjaciołom czego nie zapisał? Bo jak słyszałem, nie miał rodziny, ale chwalić Boga, że też pan Zagłoba i Wołodyjowski zdrowi. Myślałem, że ich Tatarzy ogarnęli. Siła my biedy razem przeszli. Jeno mi ksiądz mówić zakazał. Ej, mój jegomość, myślałem, że już ich nigdy nie zobaczę, bo nas horda tak przycisnęła, że rady nijakiej nie było. Toś ty był z panem Wołodyjowskim i panem Zagłobą? Nic mi o tym nie wspominali. Bo i oni nie widzieli, czym ocalał, czym zginął. A gdzie to was horda tak przycisnęła? A za płoski rowem, w drodze do Zbaraża. Bo my, mój jegomość, daleko aż za Jampol jeździli. Jeno ksiądz Cieciszowski mówić zakazał. Niechże wam Bóg zapłaci za wasze chęci i trudy. Bo już wiem, po coście tam jeździli. Byłem i ja tam przed wami. Na próżno. Ej, jegomość, żeby nie ten ksiądz, ale to tak powiada. Ja muszę z królem jegomościa pod Zbaraż jechać, a ty, powiada do mnie, pana pilnuj. Jeno mu nic nie mógł, bo dusza z niego wyjdzie. Skądżeś ty tu się wziął przy księdzu Cieciszowskim i przy wojsku? Mnie pani Kasztelanowa Sandomierska, pani Witowska, wysłała z Zamościa z oznajmieniem do pana Kasztelana, że się w Toporowie z nim połączy. Mężna to jest pani, mój jegomość, i chce koniecznie przy wojsku być, byle się z panem Kasztelanem nie rozłączać. Więc ja do Toporowa pojechałem na dzień przed jegomością. Pani Sandomierskiej rychło patrzę. Powinna by już być, ale cóż, kiedy on znowu z królem odjechał. Nie rozumiem. Jakżeś ty mógł być w Zamościu kiedyś z panem Wołodyjowskim i panem Zagłobą za Jampol jeździł? Czemuś to do Zbaraża z nimi nie przyjechał? Bo widzi jegomość, jak nas orda wsparła, tak już nie było żadnej rady. Więc oni się we dwóch całemu Czambułowi zastawili. A ja uciekłem i nie oparłem się aż w Zamościu. Szczęście, że nie zginęli. Ale myślałem, żeś lepszy pachołek. Zaligodziło ci się opuszczać ich w takiej opresji? Ej, mój jegomość, żeby to my byli sami we trzech, pewno bym ja ich nie opuścił, bo mi się w serce krajało, aleśmy we czworo byli. Więc oni rzucili się na ordę, a mnie sami kazali ratować. Żebym to ja był pewny, że jegomości radość nie zabije, bo to my za Jambarpolem znaleźli, ale że ten ksiądz... Kto z tobą był? Jegomość. Hej, jegomość! Kto z tobą był? To ja już powiem. A nie ksiądz robi, co chce. Panna z nami była, teraz jest przy pani Witowskiej. Rety. Pewno jegomość ostatnią parę puści. Rety, co mnie uczynił. Lepiej mi było milczeć. O, dla Boga, jegomość najdroższy. Niech no jegomość przemówi. Dla Boga słusznie ksiądz zakazał. Jegomość. Hej, jegomość! Nic tam. Gdzie ona jest? Chwała Bogu, że jegomość odszedł. Lepiej już nic nie powiem. Jest z panią Kasztelanową Sandomierską.
Rycho ich tu patrzeć, chwała Bogu, niech no już jegomość nie umiera. Rychło ich tu patrzeć. My do Zamościa uciekli i tam ksiądz oddał pani, pannę pani Witowskiej. Dla przystojności, że to w wojsku swawolnicy bywają. Bohun ją uszanował, ale o przygodę nie trudno. Siła ja miałem kłopotów, tylko żem to żołnierzom mówił. Księcia Jeremiego krewna, więc szanowałem. Wydałem też na drogę niemało. Szatę mi daj i każ konie kulwaczyć. A gdzie to jegomość chce jechać? Szaty prędzej daj! Jakby jegomość wiedział, że wszelakiego ohędustwa jest dosyć, bo i król przed odjazdem nadawał, i różni panowie nadawali. I trzy koniki bardzo foremne w stajni, żebym to choć jednego takiego miał. Ale lepiej jeszcze jegomości poleżeć i wypocząć, bo siły w jegomości żadnej nie ma. Nic mi nie jest. Na konia mogę siadać. Na Boga żywego, pośpiesz się! Po pogrzebie otwarto testament nieboszczyka, z którego pokazało się, iż stary pułkownik, dziedziczka u całej fortuny, z wyjątkiem wsi Lubicza, uczynił wnuczkę swą, Aleksandrę Bilewiczówną, łowczankę Upicką, opiekę zaś nad nią, dopóki by za mąż nie poszła, powierzył całej szlachcie lałdańskiej, którzy, jako mnie życzliwymi byli, głosił testament i miłością za miłość płacili, niechże i sierocie tak będą, a w tych czesiach zepsucia i przewrotności, gdy przed swawolą i złością ludzką nikt bez pieczeń ani próżen bojaźni być nie może, niechaj sieroty przez pamięć moją od przygody strzegą. Baczyć także mają, aby fortuny bezpieczności zażywała, z wyjątkiem wsi Lubicza, którą panu Kmicicowi, młodemu chorążemu Orszańskiemu dawam, darowuję i zapisuję, aby w tym przeszkody, jakiej nie miał. Kto by zaś się tej przychylności mojej dla mego Andrzeja Kmicica dziwował, albo w tym krzywne wtuczki mojej urodzonej Aleksandry upatrywał, wiedzieć ma i powinien, iżem od ojca urodzonego Jędrzeja Kmicica jeszcze z młodych lat aż do dnia śmierci przyjaźni i zgoła braterskiego afektu doznawał, z którym wojny odprawowałem i życie mi po wielokroć ratował, a gdy złości inwidia panów Świcińskich wydrzeć mi fortunę chciały i do niej mi dopomógł. Wtedy ja, Herakliusz Bilewicz, podkomorze Upicki, a razem grzesznik niegodny, przed srogim sądem Bożym dziś stojący, przed 4 laty, żyw jeszcze i nogami po nizinie ziemskiej chodząc, do pana Kmicica, ojca miecznika orszańskiego się udałem, aby wdzięczność i przyjaźń stateczną ślubować. Tamże za wspólną zgodą postanowiliśmy obyczajem dawnym szlacheckim i chrześcijańskim, że dzieci nasze, a mianowicie syn jego Andrzej z wnuczką moją Aleksandrą, łowczanko, stadło uczynić mają, aby z nich potomstwo na chwałę Bożą i pożytek Rzeczypospolitej wyrosło. Czego sobie najmocniej życzę, i wnuczkę moją Aleksandrę do posłuszeństwa tu wpisanej woli obowiązuje, chyba by pan chorąży orszański, czego Bóg nic daj, szpetnymi uczynkami sławę swą splamił i bezecnym był ogłoszony. A jeśli by substancję swą rodzinną utracił, co przy tamtej ścianie wedle orszy łacnie zdarzyć się może, wtedy go ma pod błogosławieństwem za męża mieć, choćby też i od Lubicza odpadł, nic na to nie zważać. Wszelako, jeśli by za szczególną łaskę Boga wnuczka moja chciała na chwałę jego panieństwo swe ofiarować i zakonny habit przywdziać, wtedy wolno jej to uczynić, albowiem chwała Boża przed ludzką iść powinna. Panna Aleksandra podnosiła głowę, jakby rozbudzona ciszą,
która następowała po okrzykach Żmudzina. Wówczas płomień oświecał jej białą twarz i poważne, błękitne oczy patrzące spod brwi czarnych. Była to urodziwa panna o płowych włosach, bladawej cerze i delikatnych rysach. Miała piękność białego kwiatu. Żałobna suknia dodawała jej powagi. Siedząc przed tym kominem, była tak w myślach pogrążona, jak we śnie. Zapewne nad dolą własną rozmyślała, gdyż losy jej były w zawieszeniu. Testament przeznaczał ją na żonę człowieka, którego nie widziała od 10 lat. A że dobiegała dopiero 20, więc pozostało jej tylko niejasne wspomnienie dziecinne jakiegoś burzliwego wyrostka, który za czasu swego pobytu z ojcem w Odoptach więcej z różnicą po bagnach latał, niż na nią patrzył. Gdzie on jest i jaki on jest teraz? Oto pytania, które cisnęły się na myśl poważnej pannie. Znała go wprawdzie jeszcze z opowiadań nieboszczyka podpomorzego, który na 4 lata przed śmiercią przedsięwziął był daleką i trudną podróż do Orszy. Otóż wedle tych opowiadań miał to być wielkiej fantazji kawaler, ale gorączka okrutny. Po owym układzie o małżeństwie dzieci, zawartym między starym Bilewiczem a Kmicicem ojcem, miał ów kawaler zaraz przyjechać do Wodoktu, akomodować się pannie. Tymczasem wybuchła wielka wojna i kawaler zamiast do panny pociągnął na pola peresteckie. Tam po skrzeleń leczył się w domu. Potem znów była wojna i tak zeszły owe 4 lata. Teraz od śmierci starego pułkownika upłynął już kawał czasu, a o Kmicicu słuch przepadł. Miała tedy panna Aleksandra o czym rozmyślać. A może tęskniła do nieznanego? W sercu czystym, właśnie dlatego, że jeszcze nigdy miłości nie znało, nosiła wielką gotowość do kochania. Iskry tylko trzeba było, żeby na tym ognisku rozpalił się ogień, płomień spokojny, ale jasny, równy, silny i jak znicz litewski, niegasnący.